Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy między nauką a wiarą. A naszym i Państwa gościem profesor, doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Kłaniamy się, Panie Profesorze. Długo nie widzieliśmy się. W studiu telewizji Trwam na antenie Radia Maria przyszedł ten moment, by z Panem Profesorem podjąć jak zawsze tematy związane z nauką i wiarą, takim metafizycznym spojrzeniem na naszą rzeczywistość między nauką a wiarą, czyli o czym dziś? No właśnie tym, co może się znajdować między nauką a wiarą. Chciałbym to przedstawić, ten problem, który w tej chwili trudno określić dokładnie, ale mamy naukę i wiarę, ale coś jest pomiędzy nimi. I właśnie o tym przede wszystkim chciałem powiedzieć, co tam może się znajdować, co się znajduje, co nie powinno się znajdować. Z Pańskiego doświadczenia, z Pańskiej wiedzy, licznych spotkań ze światem nauki, ale również z tego doświadczenia wiary, co się znajduje pomiędzy nauką? No właśnie chciałbym to powiedzieć. Na razie się znajdują się te złe rzeczy, które po prostu są nieprawdziwe, a są nagłaśniane. I chciałbym pokazać, jak można ominąć te złe rzeczy i pokazać takie, które są prawidłowe i które nie niszczą tej relacji pomiędzy wiarą a nauką. Prosimy o przedstawienie. No problem nauka, wiara nie jest nowym problemem. Jest dyskutowany od wielu lat, ale mimo to uważam, że jest ważny i aktualny. Dlaczego aktualny? Wystarczy spojrzeć do internetu, jakie są wypowiedzi na ten temat, jakie niewłaściwe, bez zrozumienia istoty sprawy, błędne. I to nie tylko wypowiadają się przypadkowi ludzie, ale nawet politycy. No po prostu opowiadają rzeczy zupełnie nieprawdziwe. I dlatego chcąc ochronić przede wszystkim młodzież przed tymi opiniami, które mogą mi wyrobić złą opinię na temat tej relacji i to może ich wpływać na ich dalsze życie. I dlatego chciałbym podjąć taki temat, jeżeli... Panie profesorze, czyli są to wypowiedzi, czy takie hasła wypowiadane jako nieprawidłowe z punktu widzenia naukowego, czy tak, nieprawidłowe nawet, z punktu nawet, widzenia wiary? Nawet nauki, ale i wiary też. I takie są. Więc... Dlatego problem jest aktualny, żeby troszeczkę uporządkować tą sprawę. Prosimy. No i może, ponieważ problem relacji wiary i nauki jest bardzo skomplikowany, wielopłaszczyznowy i bardzo trudny, to nie jest na jedno posiedzenie i tu literatura na ten temat jest przeobfita. Dlatego chciałbym troszeczkę zawęzić ten temat. Mianowicie nie mówić pomiędzy relacja, co jest pomiędzy nauką a wiarą, ale pomiędzy nauką przyrodniczą a wiarą katolicką. Nie jakąś dowolną wiarą, bo tu jest cały garnitur różnych wierzeń, i który nie chciałbym się ustosunkowywać, bo tylko czyli do wiary... Nauki humanistyczne będą nam pomagać, jeżeli chodzi o poprawność języka. No, ale mówimy o naukach przyrodniczych i wiarą katolicką. Tak. Ale to jeszcze chciałbym zawęzić trochę, dlatego że od dłuższego czasu obserwuje się proces integracji wszystkich nauk przyrodniczych na bazie fizyki. Ponieważ fizyka zajmuje się ogólnymi prawami, które rządzą światem materialnym, dlatego inne nauki korzystają z tego. Na przykład część chemii to jest w zasadzie część fizyki. Może być traktowana jako część fizyki, nawet mówimy chemia fizyczna. To samo z astronomią jest. Też mówimy o astrofizyce, bo fizyka, tam metody fizyczne dominują w tej dziedzinie. I nawet część biologii. Mamy biofizykę. Część biologii można by nazwać właśnie fizyką materii ożywionej.
I dlatego ta fizyka tutaj zajmuje centralne miejsce. To nie... Panie profesorze, no już mamy taką niemalże wojnę naukową, bo odrzuca pan i biologów. Nie, ja nie odrzucam, tylko mówię, chemików, że biolog może się odwołać do fizyki, a fizyk już nie może do niczego się z naukowego odwołać. Chemik też. Tak, ale to jest problem fizyczny, to zostawmy na później i tak dalej. Astronom też, a fizycy to. A my już nie mamy do kogo. My możemy do metafizyki się odwołać. A co z ekologią, panie profesorze? O ekologii chciałbym poruszyć, ale trochę zupełnie w innym kontekście niż się mówi tak w typowych wypowiedziach na temat ekologii. Ale to do tego dojdziemy, jeżeli... Między nauką a wiarą, czyli nauki przyrodnicze, szczególne uwzględnienie fizyka. Tak, czyli fizyka, dokładnie chcę mówić o fizyce i wiara katolicka. No, tożsamość fizyki jest określona przez metodę badawczą. Metoda ta, jak wiadomo, jest metodą empiryczno-matematyczną. I zakres zainteresowania fizyki wyznacza właśnie możliwość wykonania badań empirycznych, czy robienia doświadczeń. I poza ten zakres nie możemy wychodzić, bo wtedy tracimy podstawy fizyki. Uprawiania fizyki. I to dlatego to, co się uważa za naukę, to jest to, które możemy badać empirycznie. Czyli czasami mówimy o takiej postulacie dotyczącej naturalizmu badawczego, mianowicie naturalizmu metodologicznego. To znaczy, że to zajmujemy się naturą, bo to potrafimy badać. Mamy narzędzia do badania natury, która nas otacza. To, co widzimy w zmysłach, ale i w zmysłach wyłoszczonych przez odpowiednie przyrządy, na przykład przez mikroskop, teleskop, czy jakieś detektory cząstek i tak dalej. Ale to jest zakres, gdzie możemy eksperymentować. I poza ten zakres nie wychodzimy. I dlatego jest takie podstawowe założenie, przedzałożenie naukowe, to jest to, że badania prowadzimy tak, jakby nic poza materią nie istniało. I to jest fundament w zasadzie nauki. Jeżeli ktoś przekracza to, próbuje coś wprowadzić, które nie podlega, nie jest powiedzmy naturą rozumianą w takim popularnym sensie, no to w zasadzie jest poza nauką. No i teraz chodzi o eksperymenty fizyczne. I to są specyficzne eksperymenty, to nie byle jakie eksperymenty. To muszą być przede wszystkim powtarzalne. Jeżeli zrobimy coś, to musimy to umieć powtórzyć. Na przykład inny zespół musi też zrobić taki eksperyment i otrzymać podobne czy takie same wyniki. Oczywiście jeszcze bardzo ważną cechą jest to, że to muszą być eksperymenty wyrażone w języku matematyki. To nie może być eksperyment opisowy, znaczy coś tam zaszło i tak dalej, kolor się zmienił i coś takiego, ale muszą być wyrażone za pomocą wielkości, które wyrażamy przez liczby. Dlatego stosujemy taką metodę, że bierzemy tak zwane obserwable, czyli wielkości mierzalne, które możemy przedstawić jako zbiory liczb. No na przykład temperatura, to jest wielkość mierzalna, ale jakościowo musi powiedzieć, że coś jest cieplejsze, coś jest zimniejsze. A temperatura to po prostu jest konkretny zbiór liczb, który określa daną temperaturę, ale potrzebna jest jednostka, jakiś wzorzec. Prawda? Każda wielkość musi mieć jakiś wzorzec. Tutaj w temperaturze no to by na przykład stopień Celsjusza czy Kelvin. No, jak mamy długość, to może być metr i tak dalej. I to jest podstawowe, że my wyrażamy eksperymenty jako zbiory liczb. Opisujemy jako zbiory liczb odpowiadające określonym obserwablom. Czyli chcąc zbadać jakiś problem, musimy wydzielić go z otoczenia, usunąć niepotrzebne wpływy, które nas nie interesują i zaproponować takie wielkości, które w pełni charakteryzują dany obiekt. I jeżeli otrzymamy jakieś zależności, na przykład weźmy tutaj, mamy temperatura, zmienia się, wraz z temperaturą zmienia się ciśnienie czy objętość na przykład i badamy relacje. I taka procedura powtarza się w zasadzie od 400 lat, mierzymy właśnie, wykonujemy eksperymenty fizyczne, to znaczy powtarzalne, wyrażane przez
zbiory liczb. W zasadzie od Galileusza się wszystko na dobre zaczęło, bo były próby wcześniejsze, ale od Galileusza w zasadzie ta metoda zaczyna funkcjonować, to znaczy mierz i licz, czyli zapisuj to w matematyce. I celem fizyki wcale nie są zastosowania, tylko jak najogólniejszy opis matematyczny różnych zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi. I to od 400 lat, krok po kroku, tysiące czy nawet miliony eksperymentów wykonujemy i pojawia się obraz rzeczywistości, który możemy opisać, wymodelować za pomocą odpowiednich formuł matematycznych, czyli konstruować teorie fizyczne. Teoria fizyczna to jest model matematyczny, który zdaje relacje z zależności pomiędzy różnymi wielkościami, które obserwujemy. Ale czy model jest dobry, czy nie, to rozstrzyga doświadczenie. Tylko doświadczenie jest takim kryterium prawdziwości opisu tego. No jeżeli pojawią się nowe doświadczenia, czy dokładniejsze, i okazą się, że ten opis jest niepoprawny, no to ulegało to korekcie. Ale ten opis matematyczny. Korekcji matematycznej. I trzeba było zmieniać opis. Pan profesor mówi o tym porządku w fizyce jako empiryczno-matematyczny, ale zdarza się tak, że, czy zdarzało się, że najpierw jest ten model matematyczny, i tak, potem poszukujemy potwierdzenia go w tym modelu tak, empirycznym, czyli w doświadczeniu. Też taka metoda oczywiście była stosowana, że nie wszystko wynikało wprost z eksperymentu, tylko była pewna hipoteza na podstawie dotychczasowego dorobku nauki, żeby zaproponować hipotezę matematyczną. I to jest hipoteza, póki nie jest potwierdzona eksperymentalnie. Jak jest niepotwierdzona, to nawet jakby była nie wiadomo jak piękna matematyka zastosowana, to jest odrzucona, jeżeli się nie zgadza z eksperymentem. Czyżby to był jeden z większych problemów teraz, że hipotezy matematyczne, hipotezy te fizyczne uważa się już za naukowe i są rozpowszechniane jako osiągnięcia ludzkości, osiągnięcia naukowców? Tak, bo rzeczywiście w ciągu tych 400 lat zrobiliśmy gigantyczny postęp w opisie rzeczywistości naturalnej, czyli natury. I potrafimy naprawdę, mamy takie struktury matematyczne, które prawie wszystko opisują. Prawie wszystko, ale nie wszystko, nie do końca, ale postęp jest niesamowity. I to jest związane nie tylko z fizyką, ale tak, jeżeli fizyka odkryje jakieś zależności, które mogą być przydatne do prac inżynierskich. Na przykład to fizyka odkryła elektromagnetyzm, tak? Ale inżynierowie, znając prawa, które fizyka wykryła, potrafili kontrolować ogromną liczbę różnych urządzeń. Jeżeli wykonano jakieś nowe urządzenia, to okazuje się, że niektóre z nich mogą być przydatne do polepszenia eksperymentów fizycznych. I znowu następuje postęp, bo my dokładniejsze mamy przyrządy i trzeba dopasowywać teorie, te modele matematyczne do tego, cośmy się nowego dowiedzieli. I w zasadzie tu można by powiedzieć o postępie naukowo-technicznym. To nie jest tak, że fizyka jest zupełnie odizolowana od osiągnięć, która sama znalazła, bo one mają aplikacje różne, które możemy zastosować do rozwijania fizyki. Dodajmy najprostszy przykład, komputer. Badania półprzewodników, czyli takich substancji, które trochę przewodzą prąd elektryczny, ale mogą być domieszkowane i tak dalej. Badania również przy pomocy metod chemicznych, krystalografii doprowadziły do powstania mikroelektroniki opartej na półprzewodnikach. No, do tego została dołożona praca inżynierów, informatyków, matematyków, technologów różnych i powstały komputery. I one nadal są ulepszane, już nie w zasadzie dzięki pracy fizyków, tylko właśnie tych grup, powiedzmy, inżynierskich bardziej. No ale to spowodowało zmianę jakościową w fizyce, bo równania fizyki, które opisują jakieś te zjawiska, na przykład elementarne, są bardzo złożone, a dzięki komputerom to możemy to rozwiązać, możemy modelować. Powstał dział fizyki, nazywamy fizyką komputerową, który nie robi doświadczeń,
na przykład na całym wszechświecie nie można robić doświadczeń, ale można sobie zasymulować model wszechświata i komputery wyliczają to. Dlatego to raczej trzeba powiedzieć o postępie naukowo-technicznym, w którym fizyka ma bardzo ważne i podstawowe znaczenie, ale nie jedyne. I postęp polega, to nie jest jakieś postępactwo, jak tutaj się mówi, tylko coraz lepsze przyrządy. Mamy to widać, prawda, co jest tworzone, coraz lepsze komputery. To samo lasera, by można powiedzieć, o wielu, wielu innych rzeczach. Upomniałbym się, panie profesorze, jeszcze o geologów, którzy wiedzą, gdzie jest krzem. A właśnie, tak. No oczywiście, to jest wszystko związane. To nie jest tak, że fizyka jest czymś izolowanym. Ale ważne jest to fizyka, że fizyka jest ascetyczna. Ona ma bardzo tą metodologię zawężoną. Na przykład wartościowanie w fizyce nie ma znaczenia. Na przykład ktoś mówi, że energia jest dobra lub zła. No, dla fizyka to jest bez sensu. Tego fizyka się tym nie zajmuje. Co jest popularne w naukach humanistycznych, prawda? Wartościowanie, czy w artystycznych, czy coś taką ma wartość, czy nie. Dla fizyki to jest nieważne, ale za to estetyczne kanony fizyki to? Estetycznych? Kanony, estetyczne kanony fizyki. Są, niektórzy kanony piękna, się zachwycają pięknem równań. Są tacy, którzy płaczą nad pięknem równań, że takie piękne wzruszają się. Są tacy, ale to też ma znaczenie. Przynajmniej w niektórych momentach przyczyniło się do odkryć fizycznych też. Ale fizyka ma jedną bardzo ważną zaletę, czego nie mają pseudonauki. Mianowicie ma mechanizmy samooczyszczania się. Że można być błędne hipotezy, ale to, że muszą być powtórzone eksperymentalnie te efekty, muszą być recenzowane prace i kongresy są, że się fizycy spotykają, dyskutują. Także jak coś, jakaś nieporadna jest hipoteza, która się nie sprawdza, no to jest prędzej czy później odrzucana. Mimo że czasami to trochę trwa, więc bo autorzy starają się to przeforsować. To może tyle o fizyce, ale chciałbym teraz powiedzieć, że fizyka odniosła ogromny sukces, ale w zasadzie taki pierwszy sukces, który naprawdę wzniósł i wstrząsnął naszą, powiedzmy nawet, no nie powiem, że cywilizacją, ale kulturą myślenia, to było odkrycie w 1666 roku przez Newtona prawa powszechnego ciążenia. Dlatego, że Newton pokazał, że te same prawa, które rządzą swobodnym spadkiem tutaj w pokoju, obojętnie czego, rządzą ruchem planet, co było wbrew koncepcji Arystotelesa, który uważał, że istnieje świat podksiężycowy, które tutaj ruchy to są wymuszone, tak, że koń ciągnie wóz i tak dalej, ale sfery niebieskie to jest zupełnie inna substancja, która się porusza po idealnych okręgach i tak dalej. To zostało złamane i to był wstrząs taki pojęciowy. No ale jednocześnie to był koniec XVII wieku, ale w XVIII wieku zaczęła się rozwijać technika. Na przykład metalurgia zaczęła się rozwijać. Zastosowano na przykład metalurgii zamiast drewna czy węgla koks, który był efektywniejszy. Trzeba można było więcej wyrabiać materiału. Powstały tłokowe silniki parowe. Powstało na przykład oświetlenie gazowe, co było nowością w miastach. No i takie tego typu różne rzeczy, nie mówiąc o balonie i skoku za spadochronem. Takie rzeczy. Ale w każdym razie ludzie zaczęli uważać, że my jesteśmy bardzo mądrzy, że nasz rozum, my potrafimy takie rzeczy wymyślać i uzyskaliśmy to, zakładając, że poza badania prowadzimy tak, że poza materią nic nie istnieje. No więc pojawili się myśliciele, którzy mówią tak, jeżeli tak pięknie potrafimy tworzyć nowe rzeczy, nowe koncepcje, to być może nie tylko róbmy badania tak, jakby nikogo nic poza materią nie istniało, ale załóżmy, że tylko materia istnieje. Po co jakieś tam rzeczy niematerialne uwzględniać? I właśnie to był wynik XVIII wieku,
właśnie tych drobnych osiągnięć, na obecną skalę to wydają się bardzo drobne osiągnięcia, ale wtedy one były szokujące. I naprzód w salonach zaczęto rozważać taką sytuację, a potem to właśnie w czasach głównie rewolucji francuskiej, to się przez broszury propagandowe zaczęło to się rozszerzać. Encyklopedyści mieli swój wkład w tym. No i zaczęto uważać, że rzeczywiście istnieje tylko świat materialny. I to różni myśliciele to zaczęli głosić. No i w ten sposób narodził się materializm, który nie jest nauką, bo wychodzi poza tą granicę, że możemy badać, jakby nic poza materią nie istniało. On twierdzi, że jest poza materią. Poza materią nic nie ma, jest tylko materia. No i to nie jest już nauka przyrodnicza. To jest koncepcja metafizyczna, meta w tym znaczeniu, że jest poza fizyką. Poza fizyką. Po prostu mamy koncepcję taką, że istnieje tylko materia i nic poza tym. I wielu myślicieli uważają, że to jest filozofia naukowa, że ona wyrosła z nauki. Ale to jest tylko ekstrapolacja z osiągnięć nauki na inny obszar. No i tak się narodził nowożytny materializm, który jednocześnie wygenerował koncepcję antyteizmu współczesnego, prawda? Bo jeżeli istnieje materia, no to nie istnieje Bóg Abrahama, Mojżesza i Jezusa, nie istnieje, bo to są byty transcendentne. No i zaczęto atakować z tych pozycji wiarę. Głównie wiarę katolicką zaczęto atakować. I proszę zobaczyć, że właśnie materializm to jest to jedną z tych rzeczy, która się znajduje między nauką a wiarą. I on ma bardzo duże znaczenie społeczne. Do tej pory materializm góruje, nie powiem, że w bardzo wysokich gremiach, na przykład w Unii Europejskiej. Te wszystkie różne koncepcje bazują na tym, że istnieje świat materialny. Poza materią nic nie istnieje. No i rzeczywiście XIX wiek spowodował powstanie różnych koncepcji, nie tylko naukowych, ale i społecznych. Również inżynierowie społeczni zaczęli tutaj wykorzystywać te pomysły, że nic poza materią nie ma. Wystarczy spojrzeć, wspomnieć Feuerbacha, Marksa, Engelsa i inne. I stąd powstały różne rewolucje, które bazowały właśnie na tym, na materializmie i ateizmie, który się stąd jest automatycznie wynika. Nawet to ma specjalną nazwę, chociaż nieczęsto używano, że to jest antyteizm. Po prostu pogarda dla wszystkich religii, że to jest coś wstecznego, niepotrzebnego i tak dalej. Mało kto się spodziewał, że profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyn Onyszkiewicz w temacie między nauką a wiarą, pomiędzy nauką a wiarą umieści materializm. No i on taką rolę pełni. Niby udaje, ma pewne aspiracje pseudonaukowe, ale nie jest nauką. Ale ma wpływ na życie społeczne, na różne poglądy do tej pory, prawda? Co wspólnego ma z wiarą? Oprócz tego, że i neguje jakikolwiek... Neguje wiarę. To nie ma wspólnego z wiarą, tylko jest elementem, który niszczy wiarę w taki czy inny sposób. Jest źródłem degradacji wiary. No i można powiedzieć teraz tak, że w zasadzie do końca XIX wieku materializm wydawał się zgodny z osiągnięciami naukowymi. I w zasadzie pasował do ten, chociaż... Pasował do wyników, któreśmy otrzymywali. No ale sytuacja się trochę zmieniła. W zasadzie w ostatnim miesiącu XIX wieku, dokładnie 14 grudnia, niejaki Max Planck, niemiecki fizyk, wprowadził taką małą koncepcję, że żeby dobrze opisać promieniowanie cieplne, bo wiadomo, jak świat, jak odgrzejemy jakąś materię, jakiś, powiedzmy, gwóźdź pod palniku gazowym, no to on świeci. I żeby zbadać ten rozkład tego promieniowania, jakie barwy się zmieniają, otrzymano absurdalne wyniki, póki Planck nie wprowadził, że światło jest
nie tylko falą, ale jest emitowane w porcjach, które nazwał kwantami. Potem ta nazwa została kwanty zmieniona na fotony, ale to dopiero w 1920 roku przez takiego fizyko-chemika Louisa Amerykanina. Ale stąd ta nazwa fizyka kwantowa narodziła się naprzód bardzo skromnie właśnie tylko z tego faktu. Potem Einstein 5 lat później wykorzystał tą koncepcję, chyba jako pierwszy się poważnie zajął tą koncepcję Plancka i stwierdził, że światło w ogóle się rozchodzi w porcjach i tak dalej dzięki badaniu zjawiska fotoelektrycznego. I okazało się, że stara fizyka nie pasuje do badań dotyczących atomów i świata atomowego. Techniki eksperymentalne się rozwinęły na tyle, że mogliśmy badać widma poszczególnych atomów, badać różne zjawiska związane z światem atomowym. I stara fizyka przestała funkcjonować. Okazało się, że jest sprzeczna z eksperymentem. No a jak mówiliśmy, jeżeli eksperyment jest przeczy teorii, no to teoria trzeba się pożegnać. I to był proces bardzo długi odgadnięcia nowej struktury matematycznej, która opisuje świat atomowy. To w zasadzie trwało blisko 30 lat. Pierwszą strukturę matematyczną, która tam opisywała rzeczywistość właśnie taką w świecie atomowym, to wprowadził Werner Heisenberg w 1925 roku. Czyli Planck to był 900 rok, czyli 25 lat, potem jeszcze były uzupełnienia i tak dalej. I ten opis nowy okazał się fantastycznie zgodny z eksperymentem. Bo on jest nadal rozwijany. Teraz mamy już wiek XXI, a on jest stosowany w coraz większych i bardziej złożonych sytuacjach. I odczytujemy wyniki coraz dokładniej. I okazuje się, że ten formalizm, który nazywamy teorią kwantową, doskonale opisuje świat materialny. I z jaką dokładnością? Błędy względne to są jak 1 do biliona. Żeby pomóc naszym wyobraźni, co to jest, przypuśćmy, że z taką dokładnością obliczamy odległość Ziemia-Słońce, która wynosi około 150 milionów kilometrów średnio. No to jeżeli dokładność jest jak 1 do biliona, to byśmy mieli dokładność 15 centymetrów. Że odległość Ziemia-Słońce możemy obliczyć z dokładnością do 15 centymetrów. I takie fakty istnieją doświadczenie. To jest niektóre zjawiska kwantowe zostały potwierdzone z taką dokładnością. No więc trudno powiedzieć, że teoria nie opisuje rzeczywistości, jeżeli takie ma doskonałą zgodność eksperymentu. Okazało się, że ona jest perfekcyjnie zgodna z eksperymentem. Nie ma takich eksperymentów, które by przeczyły podstawom fizyki kwantowej. Dotyczący właśnie obiektów małych, dlatego że efekty kwantowe po prostu powoli zanikają, jeżeli obiekty mamy coraz większe. I to wtedy te efekty kwantowe są mniej czytelne i to przybliża się do fizyki starej. Jeżeli mamy duże obiekty, takie jak ten stół, które tu są miliardy, miliardów i więcej atomów, no to wtedy to się uśrednia, prawa statystyczne działają i ten efektów kwantowych nie są tak nachalnie widoczne. Ale okazuje się, że fizyka kwantowa jest niezamknięta przyczynowo. Bo normalnie powinno być tak, jeżeli istnieje świat materialny, to przyczyny jakichś zjawisk powinny być zawsze materialne. Jakże nic poza tym nie ma. Jeżeli coś zachodzi, no to powinna być przyczyna materialna. No i to było oczywiste, a fizyka kwantowa temu przeczy. Że są zjawiska, które opisuje fizyka kwantowa, ale nie może przewidzieć, co nastąpi, tylko mówi o prawdopodobieństwie, że najczęściej się pojawi taki efekt, a nie inny, ale nie może powiedzieć, że na pewno. Czyli pewne przyczyny są poza fizyką kwantową, która jest taką doskonałą teorią. Oczywiście były próby ulepszenia fizyki kwantowej, ale okazało się, że
ona się rozsypuje, ta teoria, bo na ogół w teorii można tam dopisać jakiś nowy element, ulepszyć teorię, coś dodać, coś odjąć, a tutaj nie, bo były takie próby, zresztą robione przez wybitnych fizyków, noblistów, że się wszystko rozsypuje. Ten formalizm musi pozostać taki sam. I proszę zobaczyć, mamy sytuację taką, że powiedzmy mamy pierwiastek radioaktywny, na przykład pluton tam 239, który jest podstawowym materiałem do broni jądrowej. W takiej czy innej formie zawsze występuje pluton. No, pierwsze bomby to były uranowe jeszcze, ale teraz już nikt takich nie stosuje. I my nie możemy określić, kiedy poszczególne jądro i które rozpadnie się plutonu. Ale możemy powiedzieć, za ile lat połowa z nich się rozpadnie. Połowa to możemy określić, tam zdaje się 24 tysiące lat trzeba by trwać, czekać, że aż połowa tych atomów by się rozpadła. Czyli jakbyśmy mieli kilogram plutonu, to by został pół kilograma. I to możemy przewidywać, takie coś. Ale kiedy pojedynczy dane jądro się rozpadnie, tego nie możemy przewidzieć w ramach fizyki kwantowej. Możemy tylko powiedzieć, jakie są szanse na to, że się rozpadnie. I takie zjawiska to nie są tylko dotyczące tych rozpadów, ale różnych zjawisk fizycznych, kwantowych, że my nie możemy przewidzieć, co zajdzie w konkretnej sytuacji. Nie znamy przyczyn. Mamy w identycznej sytuacji atomy czy jakieś inne cząstki, w identycznej sytuacji fizycznej, jedna się rozpadnie za sekundę, a druga za pół godziny. I tego nie możemy przewidzieć. To jest poza fizyką. Czyli my nie wiemy, jakie są przyczyny, że jedna trwała tam powiedzmy sekundę, a druga pół godziny. To jest poza fizyką. No i teraz powstaje pytanie. Jeżeli tak, to to są przyczyny niematerialne, bo materialne to jest to, co opisuje fizyka kwantowa. Ona jest niezamknięta przyczynowo. Nie wiemy, skąd te przyczyny się biorą. Jeżeli tak, no to materializm niestety jest teorią nieprawdziwą. Jest prawdziwą dla dużych objęć, się wydaje, że jest prawdziwą teorią, ale jest sprzeczna z fizyką kwantową. Nie może istnieć tylko materia, musi istnieć coś jeszcze poza materią, które nie jest opisywane przez fizykę kwantową. Teoria kwantów nie mówi, co to jest, ale coś musi być. No i teraz powstaje pytanie, a co to może być? No to już jest pytanie metafizyczne, a nie fizyczne. My w ramach fizyki tego nie rozstrzygniemy. Ale ja bym chciał teraz spróbować rzecz taką, może trudną, ale w najprostszy możliwy sposób pokazać istotę fizyki kwantowej. Istotę. Czym się ona różni od starej fizyki, od fizyki przez XIX-wiecznej i wcześniejszej. No to zróbmy bardzo taki prosty eksperyment. Załóżmy, że mamy prosty układ fizyczny, izolowany, który nie jest związany z otoczeniem i który jest opisywany powiedzmy przez wielkość mierzalną, powiedzmy A sobie nazwiemy. Ale dla prostoty załóżmy, że tylko dwie wartości może przyjmować. Albo A1, albo A2. Jak zmierzymy A1, no to już zgodnie ze starą fizyką nic nie możemy zrobić, bo jak będziemy powtarzać te pomiary, to zawsze otrzymamy A1, bo już żadnej zmiany nie ma. Jeżeli dodamy, no powiedzmy, że to jest za prosty układ, że jeszcze jedna jest wielkość potrzebna, na przykład B i też może być B1 lub B2. Jak zmierzymy B1 i B2, no to otrzymamy powiedzmy jakieś B2 i to się będzie powtarzać stale. Dodanie trzecie też nic nie zmienia. Czyli nasza możliwość działania w stosunku do takiego prostego układu kończy się na w zasadzie trzech pomiarach i koniec. Nic więcej nie możemy zrobić. Nie mamy żadnej wolnej woli, że możemy coś zmienić w tym. Nie ma tego, bo to się skończyło. I tak mówi fizyka przedkwantowa. Ale fizyka kwantowa mówi, że jest inaczej. Jeżeli zmierzymy powiedzmy wielkość A1, to okazuje się, że wielkości A2, przepraszam, B i C są zupełnie nieokreślone. Nie wiadomo, który z tych dwóch wielkości otrzymamy, to znaczy czy otrzymamy B1 czy B2. To jest już nieokreślone. No ale spójrzmy, że otrzymamy B2, tak? Jak otrzymamy B2, no to wrócimy sobie do A i otrzymamy ten sam wynik co poprzednio. Nieprawda.
możemy otrzymać albo taki, albo siaki. Czyli pomiar jednej z tych trzech wielkości zaburza pozostałe. Mamy za każdym razem zmiór możliwości, który nie jest do przewidzenia. My nie wiemy, jaki otrzymamy następny wynik pomiaru innej wielkości. Mieliśmy A1, zmierzyliśmy powiedzmy C, otrzymaliśmy jaki wynik, to tutaj już nie wiadomo, co otrzymamy. Możemy otrzymać C1, C2 i możemy robić takich eksperymentów bardzo dużo i możemy tylko określić prawdopodobieństwo, który wynik otrzymamy. Z jakim prawdopodobieństwem? No jest w takim prostym układzie, no to połowę wyników będzie powiedzmy A1, a połowę A2 i koniec. Czyli różnica polega na tym, że wtedy, kiedy mamy taki prosty układ i tak się zachowuje, że pomiar jednej wielkości zaburza pozostałe, my stale mamy możliwość wyboru. My możemy sobie wybrać, co mierzymy, A1, a, B, powiedzmy A, B, C, ale nie wiemy, co otrzymamy. W żadnym wypadku nie wiemy, czyli nie znamy przyczyn. Dlaczego akurat wyjdzie A1, a nie A2? A to jest nasza wolność jest większa, czy większa wolność jest... Nasza wolność jest większa, dlatego że my możemy zawsze wybrać jedną z trzech wielkości i nigdy nie mamy końca. My decydujemy, co mierzymy, ale jaki będzie wynik, to już jest... To jest właśnie to coś, co jest poza fizyką. My tego nie ma. Tego fizyka kwantowa nie opisuje. I opis matematyczny tej prostej sytuacji, jak tutaj wspomniałem, to prowadzi do podstawowego formalizmu mechaniki kwantowej. Jeżeli byśmy sobie to matematycznie opisali, znaczy wzory na prawdopodobieństwo, że nie można mieć tylko liczb rzeczywistych, trzeba zespolone mieć liczby, że zasada nieoznaczoności Heisenberga nie obowiązuje, że stany są superpozycjami, to nie są zwykłe stany, tylko superpozycjami różnych możliwości. Na przykład stan może być taki, że to jest A1, albo A2, ale to są nie takie dowolne zbiory, tylko takie zbiory, które się sumują. No i cały formalizm w zasadzie fizyki kwantowej na tym się opiera. To jest wyjaśnienie, jaka jest różnica między starą fizyką przedkwantową, a fizyką kwantową. Że tutaj pojawia się element taki, że my nie możemy określić, co naprawdę zachodzi. Możemy sobie przewidywać. W zasadzie fizyka kwantowa daje tylko to, że możemy przewidzieć, jaki wynik możemy otrzymać i prawdopodobieństwo tego wyniku, nic więcej. A w starej fizyce, znając powiedzmy położenie planet w danym momencie i ruch, możemy prognozować, jak ona się zachowa za milion lat, do przodu i do tyłu. W fizyce kwantowej tego nie ma. Czyli jest coś, które jest związane właśnie o dziwo z wolną wolą. I to fizycy kwantowi nawet mówią o pewnych zależnościach. Tu nie chciałbym szczegółów opowiadać, ale że na przykład jeżeli człowiek ma wolną wolę i może wybierać, jakie doświadczenie wykona, nie jest niczym ograniczony, no to tracimy sytuację taką, po prostu jest realizm, jest zaburzony. Realizm lokalny na pewno, a może i całkowity realizm jest zaburzony. Realizm rozumiany takim sensie materialistycznym, że mamy określony, obiektywny stan, który nie zależy od naszych obserwacji i tak dalej. To zostało zdyskwalifikowane, sfalsyfikowane na pomocą właśnie doświadczeń fizyki kwantowej, które teraz z każdym rokiem pojawiają się coraz bardziej wyrafinowane eksperymenty, które to pokazują. No ale teraz tak, no to co z tego wynika? Wynika, że materializm jest nieprawdziwą hipotezą i nie może być traktowany jako jakaś koncepcja metafizyczna, bo jest sprzeczna z nauką podstawową, mało tą szczegółową, jaką jest fizyka. Dlatego najwyżej możemy powiedzieć, że materializm to jest ideologia, a nie filozofia. Dlatego, że jest sprzeczne z wynikami doświadczeń i fizyką. No i teraz powstaje pytanie tak. Materializm się nie sprawdza jako element między nauką
a wiarą. Nie sprawdza się. Jest raczej elementem, który niszczy wiarę, ale jest fałszywy. I też ogranicza naukę. Ogranicza naukę, tak. No, ale nauka ma... On nie wpływa na działanie naukowców. Oni mierzą swoje, badają swoje. I to, czy jest materiał prawdziwy, czy nie, to w zasadzie nie ma znaczenia dla badań fizycznych. Ale dla wierzeń, dla wiary ma znaczenie. No i teraz powstaje pytanie, czy my możemy materializm zastąpić jakąś koncepcją metafizyczną, która pogodzi to wszystko, zastąpi materializm, ale taka, która będzie zgodna z fizyką kwantową, no i niesprzeczna z wiarą. To jest zasadnicze pytanie. O tym chciałbym mówić, dotyczące właśnie próby znalezienia takiego formalizmu, który nie przeczy jednej i drugim, jest właśnie tym pomiędzy nauką a wiarą. No i teraz musimy przejść na inny etap, mianowicie spróbować znaleźć taką koncepcję metafizyczną, która pogodzi te wszystkie sprawy. No i przede wszystkim to musi być koncepcja taka, którą mówiliśmy przed chwilą, która pokazuje, że my mamy wolną wolę. My zawsze mamy prawo wyboru, co mierzę. I zawsze mogę z jakiejś strony ten układ fizyczny dowolny wybrać. I to jest moja wola, czy ja tak zrobię, czy inaczej. Czyli jeżeli chcemy mieć metafizykę, która będzie zgodna z fizyką kwantową, i z formalizmem fizyki kwantowej, właśnie to o tym teraz, co przed chwilą mówiłem, to musi być taka metafizyka, która powoduje i twierdzi, wykazuje, że człowiek rzeczywiście musi mieć wolną wolę. No i teraz powstanie pytanie, czy taka metafizyka jest w ogóle możliwa i jak to należałoby podejść do tego. No to spróbujmy teraz pójść w zupełnie inny teren, bo z nauki wiemy rzecz następującą, że poznajemy od 400 lat nasz wszechświat, który okazuje się ogromny, racjonalny, pięknie zbudowany, który funkcjonuje jak piękna maszyneria, który ma określoną historię. I to widać, że to jest piękny projekt. To nie jest projekt jakiś taki przypadkowy, jakiś chaotyczny, ale jest rozumny. Widać, że to jest racjonalny projekt. Dalej, fizyka czego nas nauczyła? Że jeżeli poznajemy jakiś element natury, no powiedzmy wszechświata, to zawsze możemy go zrozumieć i opisać metodami fizycznymi. To historia fizyki pokazuje, że my swoim rozumem możemy to w sposób racjonalny opisać. Oczywiście nasza wiedza, która postępuje z wielkim trudem do przodu, ale jest coraz bogatsza, ma pewne ograniczenia natury już związane z samą budową wszechświata, że my pełnej wiedzy na pewno nie uzyskamy. No ale możemy zakładać, że taka wiedza istnieje, że istnieje takie poznanie, które obejmuje wszystko. Ojciec już się uśmiecha. No tak, bo wcześniej czy później musimy dotrzeć do wymiaru osobowego. Tak, musimy postawić samą wiedzę i pytanie, czy tak. Więc każde poznanie opiera się na jakimś założeniu. My musimy coś założyć i zobaczyć, do jakich konsekwencji to prowadzi. Innej metody badawczej my nie mamy. W fizyce też zakładamy, czy dane zjawisko można opisać w taki sposób. Jak nie można, to trzeba się wycofać z tego. I tak samo jest w metafizyce, czyli w takich rozważaniach pozafizycznych, ale dotyczących fundamentalnych rzeczy rzeczywistości, prawda? Dotyczących problemu rzeczywistości. No więc załóżmy, że istnieje taki wszechogarniający akt poznania i rozumienia tego. To nie tylko poznania jakiejś tam wiedzy,
rozumianej w sensie teorii informacji, że to jest jakiś zbiór faktów, ale rozumienia głęboko, nawet wszystko, co w naszych umysłach jest, na przykład to, że coś chcemy, lubimy, coś boli, coś nie boli, to wszystko powinno być obejmować taki wszechogarniający akt poznania. No i załóżmy, że taki akt jest. No to jest hipoteza na razie. No i tą hipotezę to najprościej nazwać wszechwiedzą. Znaczy, że wie, określona ta wszechwiedza jest w ten sposób, że nie można pomyśleć nawet, żeby była wiedza większa od wszechwiedzy. Jeżeli możemy pomyśleć, no to już ona nie jest wszechwiedzą. No tak określona wszechwiedza w zasadzie jest nieograniczona, nie ma żadnych granic, bo zawsze możemy coś pomyśleć, że coś jest, a to wszystko musi obejmować no, w nieskończoność praktycznie. Chociaż to pojęcie nieskończoności tutaj nie bardzo pasuje, bo się kojarzy z liczbami, ale to jest po prostu coś nieograniczonego. No to załóżmy, takie coś jest. No to jaka jest natura tego? No przede wszystkim wszechwiedza musi wszystko wiedzieć o samej sobie, prawda? To jest oczywiste, bo jeżeli nie wie, no to nie byłaby wszechwiedzą. No z samej definicji. Bo można pomyśleć, że wiedza, jeżeli nie wiedziałaby wszystkiego o sobie, no to by istniała taka wiedza, która wie wszystko o sobie, już by była większa, powiedzmy. No to teraz tak, jeżeli wiedza wszechwiedzy o samej sobie jest identyczna z tą samą, a musi być identyczna, bo inaczej nie byłaby wszechwiedzą idealną, no to znaczy, że wszechwiedza nie jest czymś, jest kimś. Ma pełną samoświadomość samej siebie, jest podmiotem. Bo każdy z nas ma o sobie jakieś tam wyobrażenie, jakąś wiedzę, na ogół dość powierzchowną, która na pewno do głębi nie trafia, ale wszechwiedza jako wiedza musi mieć wiedzę absolutnie pełną. No i są inne wnioski wypływają. No jeżeli ta wiedza nie jest, wszechwiedza nie jest niczego zbudowana, bo jest zbudowana sama z siebie. Czyli nie ma natury takiej jak bateria, że to jest zbudowane klocek po klocku z czegoś. Dlatego możemy to nazwać, że jest istotą duchową, powiedzmy. Jest podmiotem duchowym. W tym sensie, że nie jest zbudowane z czegoś, z jakiejś substancji. Dalej można powiedzieć tak, że idea, która obejmuje samą siebie, to logika nas uczy, że żadne racjonalnym rozumowaniem nie możemy poznać takiej idei, która obejmuje sama siebie. Czyli wszechwiedza jest niepoznawalna dla żadnych pełni samych rozumów, chyba że sama przekaże tą wiedzę, kim jest, ale my nie możemy takim zwykłym rozumowaniem. Ale jeżeli przekaże temu podmiotowi czy bytowi drugiemu, to ten byt, podmiot będzie posiadał wszechwiedzę wlaną, a nie od początku. Tak, będzie miał wlaną, początek. A nie osiągniętą samodzielnie. To może być objawiona wiedza, ale nie może być zdobyta tam rozumowaniem. No i oczywiście wszechwiedza nie może być jakimś algorytmem, programem komputerowym. Dlatego, że jak mamy jakiś system związany z jakimś algorytmów, przepraszam, no to oczywiście taki, zawsze istnieją takie elementy, które są nieudowodnialne w danym systemie. To jednak no, twierdzenie Gödla austriackiego, logika, który wykazał, że tam skomplikowane układy nie mogą mieć takiej własności. No ale wszechwiedza wie wszystko, więc nie może być takim systemem związanym z jakichś elementów, które tworzą jakieś zbiory. Musi być czymś innym. Nie może być takim, bo nie byłaby wszechwiedzą. Czy wszechwiedza sama w sobie jest w stanie wchodzić w relacje? No właśnie. Teraz właśnie w jakie relacje? Czy tylko podporządkowane, czy też... To za chwilę powiem. Jeszcze chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeśli można, która jest bardzo ważna ze względu na całą strukturę rzeczywistości opartą na tych założeniach. Bo przypuśćmy, że oprócz wszechwiedzy istnieje coś, jakiś byt, powiedzmy. No to oczywiście wszechwiedza musi wszystko wiedzieć o tym bycie. Ale ona już wszystko wie sama o sobie.
Więc ten byt nie może być czymś dodatkiem, bo wtedy wiedza o wiedzy, którą by posiadała wiedza ta wewnętrznie, była większa niż ona jest sama. Czyli nie może być nic poza wszechwiedzą. Wszechwiedza to jest wszystko, co istnieje. Wszystkie byty mogą być tylko w ramach wszechwiedzy, może być elementem wszechwiedzy. Nie być wszechwiedzą, ale muszą być wszechwiedzy. No i teraz pytanie dotyczące relacji. Oczywiście... Zatrzymałbym się przez moment. Tak. Panie profesorze, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukażą się na Państwa ekranach 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 48 56 657 0013 lub 56 657 0014. Dlaczego zatrzymałbym się przez moment? Ponieważ jeżeli używa Pan wszechwiedzy jako takiego pojęcia i teraz często słyszymy i mamy takie doświadczenie, może nie z granic, nie z zakresu fizyki, ale że istnieje dobro, istnieje zło. Czy we wszechwiedzy, czy wszechwiedza jest sumą poszczególnych i tutaj wiedz, czyli czy to jest... Nie jest sumą. Może być sumą. O, nie może pytanie być, tak. Nie może być sumą. Nie może Dlaczego? Być sumą. Dlatego, że to już by tworzył system taki, o którym mówiłem, że to po prostu byłby... Wiedza by nie wiedziała wszystkiego o sobie, jeżeli by tak było. To nie może być. To jest coś głębszego. To nie jest zbiór jakiejś, powiedzmy, dobra i zła i tak dalej. No ale to jeszcze... Może wróćmy do tak, tego... Poproszę, tak. Do relacji. Oczywiście tak określona wszechwiedza jeszcze nie jest tą wszechwiedzą zgodnie z definicją, że nie można sobie pomyśleć większej. Dlaczego? Bo jeżeli wiedza, wszechwiedza sama o sobie byłaby drugim podmiotem, który byłby wszechwiedzą, to by było relacja między nimi by była, która nie pojawia się, jeżeli tylko byłaby wszechwiedza samotnikiem, powiedzmy. Wszechwiedza jest jednym podmiotem. Jeżeli będą dwa podmioty, jeżeli wszechwiedza o samej sobie będzie drugim podmiotem, no to wtedy mamy wszechwiedzę, ale która istnieje w dwóch podmiotach. Ta sama wszechwiedza, ona się niczym nie różni, ale jest drugim podmiotem. No i wtedy dochodzi sytuacja taka, że istnieje relacja pomiędzy, istnieje wiedza związana z wzajemną relacją. No tak jak spotykam jakiegoś człowieka, prawda, to my jesteśmy podmiotami, no to jeżeli go poznaję, to dostaję jakieś wiedzy i on dostaje i po prostu się wiedza się wzbogaca o taki element, który nie był przedtem. Suma tej wiedzy jest podmiotem? Proszę? I suma tej wiedzy jest podmiotem? Nie jest suma. To znowu nie jest suma. Nie jest suma. Właśnie na tym polega, że to nie jest suma. Ale proszę zobaczyć, że ta wiedza powinna być największa z możliwych. Ta wiedza, która opisuje wzajemną relację. Powinna być nie jakaś tam, ale największa z możliwych. Czyli ta wiedza dotycząca wzajemnej relacji powinna być też wszechwiedzą, jeżeli to ma być spójne. Czyli można powiedzieć tak, że istnieje pierwsza wszechwiedza, która od nikogo jakby nie pochodzi. Druga wszechwiedza jest, pochodzi od pierwszej, ale ta trzecia wszechwiedza jest pochodząca od pierwszej i od drugiej. Tak? No i teraz istnieje relacja, która wzbogaca to. I teraz można powiedzieć tak, ale jeżeli mamy trzy wszechwiedze, to mamy więcej relacji, bo może być relacja pomiędzy wszechwiedzą trzecią a pierwszą. Jeżeli ona powinna się wyrażać w nowej wszechwiedzy, no to byśmy mieli problem z tym, że liczba relacji by była większa od liczby podmiotów, które są wszechwiedzą. I dochodzimy do sprzeczności. I tylko w sytuacji takiej, która na przykład relacja pomiędzy wszechwiedzą pierwszą i trzecią, to się wyraża wszechwiedzy drugiej. Nie w nowej jakiejś wszechwiedzy, nowym podmiocie, tylko w drugim. I tak samo pomiędzy, relacja pomiędzy trzecim a drugim też wyraża się w podmiocie pierwszym,
Wszechwiedzy pierwszy, a nie w jakimś innym. I nie możemy dokładać więcej podmiotów, które są wszechwiedzami, ponieważ dochodzimy do sprzeczności. Nie każda relacja byłaby związana tym, że byłaby wszechwiedzą. I to się wszystko rozsypuje. I dlatego tutaj jest pewne ograniczenie, że mogą być... Trójkąt jest figurą idealną. No, powiedzmy koło, no, ale coś takiego, że po prostu, jeżeli jesteśmy w ramach tych definicji, to nie może być więcej podmiotów niż trzy. Ale jeżeli mamy... Może być mniej niż trzy. Mniej? Niż trzy. No, religia muzułmańska twierdzi, że jest jeden podmiot. No, ale wtedy... to są pewne problemy, które bardzo różnią naszą katolicką wiarę od wiary muzułmanów. Dlatego, że jeżeli mamy jedno, Allah jest wszechwiedzący, no to on wszystko wie, ale nie jest w pełni wszechwiedzący, bo nie ma relacji z równym... Pan profesor już przeszedł na ten wymiar religijny, wiary, prawda? Tak, ale tutaj chciałem tylko nawiązać do tego, że tu jest problem, jest inna relacja między... Czyli jeden podmiot, trzy osoby. Tak. Profesor Zbigniew Jacynonyszkiewicz, między nauką a wiarą. Prosimy bardzo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr z Łodzi się kłania i szczęść Boże panu profesorowi i ojcu prowadzącemu. Mam taki problem, takie zagadnienie mnie nurtuje. Świat, który my odbieramy, to on powstaje w naszych mózgach, prawda? My go sobie tworzymy przy pomocy bioreceptorów, czyli tam wzroku, dotyku, słuchu i tak dalej. I tak ja sobie kombinuję, że Bóg nie ma problemu, żeby w naszym umyśle wytworzył pewne obrazy, stąd na przykład objawienia i to, że na przykład Jezus wchodził tak, pomimo że drzwi były zamknięte, miał postać materialną i niematerialną, tak na swój sposób jest to sobie myślę o tym. Ale mam takie pytanie do pana profesora, czy nauka jest jakoś w stanie wytłumaczyć to, co Jezus powiedział, że gdybyście mieli wiarę chociaż jak ziarnko gorczycy, to gdybyście powiedzieli tej górze, przesuń się, rzuć się w morze, to ona by to zrobiła. Czy to jest możliwe z punktu widzenia naukowego? Panie Piotrze, przekażemy Dobrze. Głos panu Dziękuję profesorowi. Panu, bardzo ciekawe pytanie pan zadał. Ja myślę, że za chwilę odpowiem na to. Jeżeli pójdziemy jeszcze trochę dalej w tym rozumowaniu, któreśmy powiedzieli, to dojdziemy do tej sytuacji. Może za chwilę pan będzie chwileczkę cierpliwy, to odpowiem na to pytanie już w toku tego rozumowania, które tu prowadzimy. Mianowicie, jeżeli mamy trzy podmioty identyczne pod względem natury, że każda z nich jest każdy z tych podmiotów jest wszechwiedzą, no to one się pojawiają jako, już nie tylko jako podmioty, ale jako osoby, bo w wzajemnych relacjach równych podmiotów pojawia się pojęcie osoby. Ja, ty, my. I to już jest relacja osobowa. To jest coś więcej niż poszczególne podmioty. To jest relacja właśnie między osobami. Ja, ty, on, my? Ja, ty, on, tak, my może też być. No on też oczywiście, tak. I teraz powstaje pytanie, a jaka jest natura tych relacji? I tu jest też bardzo skomplikowany problem, wydaje się, dlatego że relacje pomiędzy ludźmi, wiadomo, jakie potrafią być skomplikowane, jakie różne, tyle odcieni, że trudno w ogóle tutaj ogarnąć. Ale najważniejsza relacja jest dotycząca istnienia. Największa relacja, najistotniejsza jest to, czy ktoś istnieje, czy nie. Więc mogą być takie trzy sytuacje. Istnienie kogoś jest dla mnie obojętne, bo go nie znam. Na przykład innego człowieka nie znam, bo nie wiem, kto to jest. Nic nie ma żadnych informacji, dla mnie to jest obojętne. Ale może być sytuacja taka, że nie chcę, żebyś istniał, bo mi przeszkadzasz, bo mi coś utrudniasz. Nie chcę, żebyś istniał. Taka sytuacja też się, no tu aż się narzuca takie sytuacje aborcji, prawda? Mamy dziecko, rodzice mają dziecko, czy matka ma dziecko tylko i teraz
nie chcę go ze względów, nie chcę, byś istniał, bo i może wymieniać różne sytuacje. No taką relację to można nazwać tylko nienawiścią, bo to jest, ono niczemu nie zawiniło, ale on przeszkadza mi, coś tam psuje, no w każdym razie jakąś sytuację. I dlatego może być relacja nienawiści też między tym. Ale w przypadku wszechwiedzy no nie może chodzić, te dwie relacje nie wchodzą w ogóle w rachubę z uwagi na samą wielkość tych. Byłaby wewnętrznie sprzeczna. Wewnętrzna sprzeczna i nie może jedna osoba z tej trójcy powiedzieć, że nie chce, żebyś istniał, bo wtedy wszystko, to by była, dobrze ojciec powiedział, to by była kompletna sprzeczność. No ale teraz tak, no to jeżeli to wszechwiedza jest wszechogarniająca, jest nieograniczona, no to ta trzecia możliwość, czyli przyjaźni, cieszę się, że jesteś, że się mogę z tobą kontaktować, że jesteś, cieszę się z tego, no to znowu można powiedzieć, przyjaźń w najwyższym stopniu, to możemy nazwać terminem miłość, przyjaźń w największym stopniu, to możemy nazwać terminem miłość, chociaż termin jest bardzo niebezpieczny, bo ten termin został splugawiony przez różne określenia tym słowem, rzeczy, które wcale z miłością w tym sensie, że to jest idealna przyjaźń, jak ekstremalnie dobra, to sprowadza się do jakiejś, no nie chcę w ogóle mówić do czego, ale w każdym nie do rzeczy, które tutaj chodzi. Tu chodzi mi miłość w sensie idealnym, w sensie może agapę, prawda? Ja komuś ofiaruję siebie i się cieszę, że mogę coś zrobić dobrego dla drugiego człowieka, a nic poza tym. No to teraz proszę zobaczyć, jeżeli wzajemna relacja pomiędzy dwoma osobami, które są wszechwiedzą, jest miłością, no to wszechwiedza jest miłością. Każda z tych osób przedstawia również relację pomiędzy dwiema pozostałymi osobami. I dlatego mamy sytuację taką, że ta relacja to jest miłością, relacją miłości. To nie jest tylko relacja pomiędzy osobami, ale to jest relacja pomiędzy miłowany, miłujący i miłość sama. Czyli to jest po prostu coś, które jest po prostu miłością bezkresną w zasadzie. Bo i musi być też życiem. Proszę? I musi być życiem. I musi być życie, oczywiście. I to życiem w pełni, tak. Ponieważ my rozmawiamy tutaj między nauką a wiarą, o fizyce kwantowej i możemy rozmawiać, możemy poznawać tylko i wyłącznie będąc żywymi, bo tak jest. No, mając samoświadomość. Samoświadomość. No i teraz jeszcze tu ojciec wspominał o ekologii. No to właśnie tu mamy punkt dotyczący ekologii. Bo jeżeli poza wszechwiedzą niczego nie ma, a wszechwiedza jest miłością, no to w zasadzie naszym środowiskiem wszystkiego, co istnieje, jest środowisko miłości. A ekologia to jest nauka o środowisku. Czyli to jest taka mega ekologia, nie dotyczy tutaj Ziemi i naszych tutaj problemów z ociepleniem czy zniszczeniem przyrody dzięki tam różnych, powiedzmy, zanieczyszczeniom powietrza, wody i tak dalej. Ale tu jest super powiedzmy ekologia i każda czynność, która się przeciwstawia miłości, obojętnie przez jaki inny podmiot, który istnieje we wszechwiedzy, to jest po prostu niszczenie tego środowiska. Ale to już jest ekologia, środowisko miłości, wszechwiedza, ale panie profesorze, wiemy, że jakąś taką najpełniejszą formą relacji będzie ta relacja we wszechwiedzy tych trzech osób. Natomiast będziemy mówili też o środowisku relacji tej wszechwiedzy, na przykład do innych podmiotów, takim podmiotem będzie człowiek, a również tej wszechwiedzy do bytów, które nie są bytami osobowymi. I tutaj będziemy mogli rozmawiać, czy będziemy mogli rozmawiać z pańskiego punktu widzenia o pewnej hierarchii relacji i wartościowaniu. Tak.
No teraz przechodzimy, na razie mówimy, powiedzmy o takiej, to można nazwać to jednotroistej wszechwiedzy. To jest jedna wszechwiedza, ale w trzech osobach i ta jest, w sumie jest miłością ta wszechwiedza. No ale teraz nasze istnienie świadczy, że my istniejemy we wszechwiedzy, która jest miłością, no to jesteśmy stworzeni, zostali z miłości i do miłości. Bo tu jest sens tworzenia nas, to po prostu istnienie miłość... tej wszechwiedzy nie zależy od jakości naszego istnienia. Proszę? Istnienie wszechwiedzy nie zależy od jakości naszego istnienia, czy zależy? Nie zależy. My, to jest po prostu sama decyzja wszechwiedzy była taka, że chce rozszerzyć swój krąg miłości przez stworzenie czego? No bytów duchowych, bo to wszystko jest niematerialne, tylko wszystko jest duchowe. Czyli bytów, które muszą istnieć wiecznie, bo miłość nie niszczy niczego. Miłość zawsze tworzy, a nie niszczy. Czyli raz zaistnione byty, które duchowe, one nie mogą zostać unicestwione. I dlatego te byty to w przypadku ludzi najpopularniej możemy nazwać, to są po prostu byty dusze ludzkie, które są bytami duchowymi, które istnieją we wszechwiedzy. Ale one oprócz istnienia, że istnieją i to wiecznie, już bez końca będą istnieć, mają jeszcze jedną cechę, mianowicie muszą być zdolne do miłości. Muszą nawiązywać relacje miłości, bo one żyją w atmosferze w ogóle miłości. I dlatego muszą mieć wolną wolę, bo relacja miłości nie może być wymuszona. To nie jest już relacja. My możemy mieć tylko własnej inicjatywy, wolę taką, że wybieramy kogoś, wybieramy miłość, czy nie wybieramy miłość. I to jest podstawowa cecha, która została nam dana przez tą jednotroistą wszechwiedzę, która nam to zapewnia, że oprócz istnienia mamy wolną wolę. No i teraz wrócimy do mechaniki kwantowej, czy fizyki kwantowej. Tak, już musimy kończyć. To może w części radiowej wrócimy do tego. Takim podsumowaniem prosimy. No, podsumowanie takie, że między fizyką a wiarą katolicką usadowił się materializm. Materializm, który zakłada, że oprócz materii nic nie istnieje. Fizyka kwantowa, która powstała w XX wieku i nadal jest rozwijana, pokazuje, że takie założenie jest nieprawdziwe, że coś poza materią istnieje, dlatego że sama materia, rozumiana w sensie materializmu, nie tworzy zamkniętego systemu przyczynowo, jest otwarta przyczynowo. I dlatego materializm jest czymś błędnym, ale ma bardzo duże znaczenie, bo nadal jest propagowany przez wielkie ośrodki propagandowe, przez wielu ludzi jest uważane, że prawie, że to jest odłam, część nauki, a tak nie jest. To jest pewna koncepcja filozoficzna, która nawet nie jest filozofią, tylko jest ideologią, ponieważ jest sprzeczna z fizyką. No i teraz powstaje pytanie, czy może być taka koncepcja metafizyczna, która wyjaśni fizykę kwantową i będzie zgodna z wiarą katolicką, przynajmniej częściowo. Jak nazywa pan tę koncepcję? No to można by różnie. Nazwijmy to metafizyka. Jakaś może być trynitarna, monotrynitarna powiedzmy. Metafizyka monotrynitarna. No bo jedna i w tym, bo jesteśmy tutaj w tym. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Gorąco i serdecznie dziękuję panie profesorze za przybycie do studia. Dziękuję za ten dialog. No, bardzo dziękuję za piękne pytanie tutaj, które padło. I tak. Dziękuję. Odpowiem na w części radiowej niestety, bo nie zdążyliśmy dojść do... I też dziękujemy Państwu między nauką a wiarą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.